Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Analizy Rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi poprzednimi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chciałabyś, abym w przyszłym tygodniu przeanalizował jakąś konkretną kryptowalutę, to daj nam proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym materiałem. Ja nazywam się Arek Jóźwiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy GeckoOne. I bez zbędnego gadania przejdźmy od razu do konkretów. Przejdźmy od razu do analizy i standardowo, jak za każdym razem, spójrzmy sobie najpierw na notowania Bitcoina, którego cena, jakby nie patrzeć, dzisiaj o poranku dość dynamicznie spada. Mamy dwie ostatnie świece niemałych spadków, tylko ta świeca 4-godzinowa to jest prawie 3%, poprzednia świeca z nocy to było ponad 3%, więc jest jednak ten zakres spadków nie jest tutaj najmniejszy, jeżeli chodzi o tak niski interwał czasowy. I warto zwrócić uwagę, że jeżeli tylko tendencja ta będzie kontynuowana, to już w najbliższym czasie oczekiwać moglibyśmy ponownego przetestowania linii tendencji wzrostowej. To jest linia, która po raz pierwszy testowana była 19 maja i to właśnie tam znajduje się jej pierwszy przyczep. Kolejny test miał miejsce 23 maja, następnie 29, 30 i 31 maja po raz czwarty, więc w najbliższym czasie oczekiwałbym piątego przetestowania tej samej linii. Oczywiście jest to dość istotne wsparcie i istnieje prawdopodobieństwo, że być może pojawi się tam jakaś reakcja popytowa. Niemniej jednak, jeżeli ta strefa zostałaby trwale pokonana, wówczas należałoby przygotować się na możliwość spadku Bitcoina albo w okolicy 33 tysięcy dolarów, albo nawet w okolicy 30 tysięcy dolarów. Tak naprawdę, tak jak mówiłem już na przestrzeni ostatnich, nie wiem, bodajże dwóch tygodni, może nieco wcześniej nawet, to co obserwujemy obecnie na notowaniach Bitcoina, czyli to co obserwujemy sobie od 19, mniej więcej od 19 maja, to jest nic innego jak klasyczny trend horyzontalny, czyli ruch boczny, który potocznie nazywany jest też konsolidacją, a konsolidacje z czysto technicznego punktu widzenia niestety są jednak formami korekcyjnymi. Oznacza to nie mniej, nie więcej tyle, że aktualny ruch boczny, który obserwujemy sobie od drugiej połowy maja, moglibyśmy uznać za swego rodzaju formę korekty po wcześniejszym impulsie spadkowym, w związku z czym w horyzoncie średnioterminowym jednak Bitcoin ma większe prawdopodobieństwo na wybicie z tej strefy dołem niż górą, no i tak naprawdę ryzyko ewentualnego dalszego spadku. Na ten moment oczywiście jest to scenariusz stricte techniczny, taki statystyczny, że statystycznie mamy przewagę na większe spadki. Natomiast tak jak mówię, w pierwszej kolejności zwracałbym tutaj uwagę na linię tendencji wzrostowej, bo to jest dość ciekawe wsparcie, skoro było testowane do tej pory 4-krotnie, w najbliższym czasie prawdopodobnie zostanie przetestowane po raz 5. Gdyby tam pojawiła się reakcja popytowa w postaci chociażby takich świec jak ważka Doji, jak prowzrostowy pinbar, jak objęcie Hossy, i byłaby to świeca sygnalizująca potencjalne odrzucenie tej strefy, no to można by oczekiwać wzrostów no, chociażby w okolice 42 tysięcy dolarów. Natomiast wzrost w okolice 42 tysięcy dolarów nie zmieniłby od razu ogólnego nastawienia rynku, które w dalszym ciągu jest jednak prospadkowe. Mielibyśmy tutaj po prostu kolejne odreagowanie, więc nawet jeżeli tu pojawi się reakcja popytowa, to raczej jeżeli chodzi o potencjał wzrostowy, traktowałbym go jako krótkoterminowy potencjał wzrostowy z zasięgiem właśnie w okolicy 41-42 tysięcy dolarów. Natomiast gdyby w okolicy tego poru znów pojawiła się reakcja podażowa, to znów moglibyśmy mieć spadki. W perspektywie średnioterminowej coraz bardziej prawdopodobne wydaje się jednak, że ten układ boczny jest swego rodzaju formą korekty. Jeżeli w okolicy linii tendencji wzrostowej, która być może za chwileczkę zostanie już przetestowana, nie pojawi się żadna reakcja popytowa i rynek osunie się poniżej, co w mojej ocenie wydaje się w tym przypadku jednak bądź co bądź coraz bardziej prawdopodobne, że to właśnie w ten sposób będzie wyglądało, wówczas przygotowałbym się na możliwość spadku Bitcoina, czy to właśnie w okolicy 33 tysięcy dolarów, czy ewentualnie w okolicy 30 tysięcy dolarów. 30 tysięcy dolarów to oczywiście nie jest tylko poziom wyznaczony na
podstawie minimów z 19 maja. On był testowany już w styczniu kilkukrotnie, wtedy czterokrotnie właściwie jako wsparcie, więc strefa bardzo, bardzo fajna. Natomiast gdyby miał na tym rynku zmaterializować się jednak ten najczarniejszy ze scenariuszy, który na ten moment biorę pod uwagę, czyli scenariusz, w którym cena Bitcoina nie zatrzymuje się w okolicy 30 tysięcy dolarów, tylko osuwa się jeszcze niżej, no to w praktyce mogłoby nam otwierać drogę do dalszej wyprzedaży, dla której realnym zasięgiem byłyby okolice nawet poniżej 20 tysięcy dolarów, 20 tysięcy, 19 800 dolarów. To by były strefy oczywiście jak najbardziej realne do kolejnego przetestowania. Natomiast póki co traktuję to jako najczarniejszy scenariusz, który mógłby się ewentualnie na tym rynku zmaterializować, ale dopóki cena Bitcoina nie osunie się poniżej 30 tysięcy dolarów, no to staram się nie myśleć aż tak czarno, natomiast faktycznie taki scenariusz z tyłu głowy mam i jednak go uwzględniam, że jeżeli tylko obecny ruch, który obserwujemy sobie, to z punktu widzenia interwału dziennego szczególnie bardzo ładnie widać, mieliśmy ruch spadkowy, korektę, ruch spadkowy, no i znowu konsolidacja, która bardzo mocno przypomina formę korekty i to zwiększa prawdopodobieństwo do powstania kolejnego impulsu. Ale tak jak mówię, to jest najczarniejszy scenariusz, który biorę na ten moment pod uwagę. W pierwszej kolejności oczekiwałbym raczej przetestowania linii tendencji wzrostowej, ewentualnie jeżeli to wsparcie zostanie pokonane, to spadku w okolice pomiędzy 33 a 30 tysięcy dolarów i o tych dwóch wsparciach mówiłem już ostatnio. Idźmy dalej do kolejnego projektu i spójrzmy sobie na notowania Ethereum. Jeżeli chodzi o notowania ETH, to tu sytuacja wygląda dość podobnie, dlatego że też na przestrzeni ostatnich godzin obserwujemy spadki. Spadki, które zapoczątkowane zostały od odrzucenia horyzontalnego oporu w wysokości 2900 dolarów. Jest to poziom, który był testowany oczywiście 20 maja, później był testowany 26 i 27 maja, no i teraz doczekał się swojego kolejnego, już właściwie trzeciego testu. Po raz kolejny pojawiła nam się tutaj reakcja podażowa, no i już właściwie tak naprawdę ile minuty, może maksymalnie jakieś godziny, krótkie bardzo, dzielą nas od ponownego przetestowania linii tendencji wzrostowej, tej wyznaczonej na podstawie dołków od 23 maja i na przykład 31 maja, więc za chwilę powinniśmy mieć jej kolejny test. Natomiast jeżeli strefa ta zostałaby wybita, wówczas moglibyśmy tak naprawdę oczekiwać spadków notowań Ethereum, czy to w okolice 2200 dolarów, czy nawet w okolice 1950-1900 dolarów. To jest bardzo, bardzo fajny poziom. On był w przeszłości testowany oczywiście jako opór. To miało miejsce w połowie marca bieżącego roku. Później po pokonaniu był w pierwszej połowie kwietnia i w drugiej połowie kwietnia testowany jako wsparcie. Tu przy tych ostatnich dołkach również został przetestowany jako wsparcie. Natomiast to jest dopiero wsparcie numer 3. W pierwszej kolejności mamy linię tendencji wzrostowej. Choć naprawdę nie zdziwiłbym się, gdyby ta strefa została tym razem wybita. No i później kolejne wsparcie 2200. Zasięg w mojej ocenie jak najbardziej realny, jeżeli tylko spadki na notowaniach ETH będą krótkoterminowo tutaj kontynuowane. Idźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do notowań Litecoina. Jeżeli chodzi o notowania LTC, to warto tutaj zwrócić uwagę, że w tym przypadku rynek pokonał już linię tendencji wzrostowej. Ona ma swój początek na dołku z 23 maja, później była testowana oczywiście jeszcze 30, 31 maja. Tutaj były też testy na przestrzeni ostatnich dni, no i dziś o poranku doszło do wybicia. Aktualna świeca 4-godzinowa to jest 4,5% spadku, poprzednia to było ponad 5% spadku, więc widać, że ta dynamika jednak bądź co bądź jest tutaj całkiem spora. Jeżeli tylko ta tendencja na notowaniach Litecoina będzie kontynuowana, to w mojej ocenie rynek mógłby osuwać się albo w okolice 160 dolarów i w mojej ocenie jest to zasięg krótkoterminowo bardzo realny do osiągnięcia. Później pozostaje pytanie, czy w okolicy tego wsparcia pojawi się jakaś reakcja popytowa, czy też nie. Jeżeli nie, jeżeli wsparcie w wysokości 160 dolarów zostanie pokonane, cena Litecoina osunie się poniżej, wówczas oczekiwałbym spadków aż w okolice 120 dolarów i to nie tylko z tego punktu widzenia, że rynek zatrzymał się 23 maja na 120 dolarach, ale dlatego, że jest to bardzo ważna strefa, nawet z punktu widzenia interwału dziennego. Ona była już w grudniu ubiegłego roku testowana najpierw jako lokalny opór, później jako wsparcie. Na początku roku była testowana kilkukrotnie jako wsparcie, więc sama strefa wysokości 120 dolarów jest niezwykle, niezwykle istotnym poziomem dla tego rynku. Natomiast scenariusz drugi,
czyli scenariusz, w którym krótkoterminowo notowania LTC osuną się do poziomu 160 dolarów i tam pojawi się jakaś reakcja popytowa, czy to w postaci ważki Doji, czy to w postaci pinbara, czy to w postaci formacji objęcia hossy, czyli formacja, która mogłaby sygnalizować potencjalne odrzucenie tego wsparcia, mogłoby to z kolei otworzyć drogę do wzrostów, natomiast raczej traktowałbym takie wzrosty bardziej krótkoterminowo, bardziej jako formę korekty, bo musimy pamiętać o tym, że linie trendu, linie tendencji, podobnie jak horyzontalne poziomy, również podlegają zasadzie zmiany biegunów. Więc jeżeli jakiś poziom, w tym przypadku linia tendencji wzrostowej, która została przed chwilą pokonana, była do tej pory testowana jako wsparcie, to po pokonaniu rynek mógłby chcieć do niej wrócić, przetestować tą samą linię od drugiej strony, tak by teraz stanowiła istotny opór i niewykluczone, że tam znów pojawi się reakcja podażowa, która jednak doprowadzi do dalszej wyprzedaży notowaniach Litecoina. Więc krótkoterminowo spodziewałbym się spadków do poziomu 160 dolarów. No i później w zależności od tego, czy pojawi się tam reakcja popytowa, czy też nie, to albo wzrostu w okolice linii tendencji wzrostowej i powrotu do spadków, albo od razu spadków w okolice 120 dolarów. Idźmy dalej do kolejnego projektu i spójrzmy sobie na notowania Cardano, notowania ADY. Myślę, że możemy przeanalizować ten wykres z punktu widzenia interwału 4-godzinowego i na H4, jak sobie troszeczkę oddalimy, to zauważymy, że notowania Cardano wróciły tak naprawdę do kanału, do równoległego kanału wzrostowego. Wskutek ostatnich wzrostów rynek zbliżył się w okolice górnego ograniczenia tej formacji, choć opór koniec końców finalnie bardzo dokładnie przetestowany nie dostał. Tutaj bardzo fajny opór, wybicie, szybki retest, później znowu wybicie, stosunkowo szybki retest. Natomiast przy ostatnich wzrostach jednak tendencje te zatrzymują się zdecydowanie niżej, okolice poziomu $1.85, $1.85,5 u mnie na wykresie 0,8550, to tutaj pojawiła się reakcja podażowa, zresztą niemała reakcja podażowa i tak naprawdę gdyby tylko te spadki były kontynuowane, to w praktyce nie można by wykluczyć, że tendencja ta doprowadzi do spadku notowań Cardano aż w okolice linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem całego tego równoległego wielkiego kanału. Pierwszy przyczep mam już z połowy lutego bieżącego roku, drugi przyczep można sobie ustawić albo 23 kwietnia, albo 25 kwietnia, albo ewentualnie na podstawie doków z 23 maja, więc kilka testów tutaj było. Linia bardzo, bardzo fajna i nie można wykluczyć, że docelowo faktycznie spadki na notowaniach Cardano sięgną dolnego ograniczenia tego kanału, choć warto zwrócić uwagę, że nie jest to pierwszy, najbliżej położony poziom wsparcia, na który warto by było zwracać uwagę. Jeden taki pierwszy, to właściwie jest strefa, którą teraz testujemy, czyli okolice 1,69, 1,69,50. Tu mieliśmy lokalny wierzchołek, lokalny dołek, więc takie bardzo, bardzo lokalne wsparcie. Gdyby ono zostało pokonane, to kolejne, równie lokalne wsparcie wyznaczyłbym w okolicy 1,55. Tutaj lokalny wierzchołek, tutaj lokalny dołek, ewentualnie dalej okolice 1,35 i dopiero linia tendencji wzrostowej będąca dolnym ograniczeniem kanału jest wsparciem numer 4 na tej liście, natomiast jest też wsparciem najważniejszym na tej liście, więc nie można wykluczyć, że te, o ile ewentualnie krótkoterminowo, chwilowo może zatrzymają tą wyprzedaż, o tyle docelowo jest duże prawdopodobieństwo, że właśnie notowania Cardano spadną do okolic dolnego ograniczenia samego kanału. Idźmy dalej do notowań NEM. Jeżeli chodzi o notowania NEM, spójrzmy sobie też oczywiście na interwał 4-godzinowy, gdzie zauważymy, że rynek walczy obecnie z linią tendencji wzrostowej. Ona teoretycznie została pokonana, choć pokonana jest dopiero na aktualnej świecy, a aktualna świeca jeszcze się nie zamknęła, więc nie możemy w tym momencie ze 100% pewnością stwierdzić i przyznać, że linia tendencji wzrostowej została pokonana, dlatego że wszystko może jeszcze się wydarzyć i dopóki ta świeca się nie zamknęła, sytuacja może się nagle odwrócić. Wystarczy, że w ciągu najbliższych minut pojawi się jakaś większa reakcja popytowa, która będzie w stanie wywindować notowania NEM powyżej linii tendencji wzrostowej. Wówczas na wykresie mógłby powstać nam na przykład prowzrostowy pinbar i sytuacja uległaby zmianie o jakieś 180 stopni. Natomiast jeżeli taka reakcja popytowa się nie pojawi, a póki co no, nie widać żadnych przesłanek wskazujących, żeby miała się pojawić, więc jeżeli się nie pojawi i koniec końców notowania NEM zamkną tą świecę poniżej
obecnie wybijanej linii tendencji wzrostowej, wówczas oczekiwałbym spadków, czy to w okolice poziomu 17 centów, czy dalej do 15 centów. To są tak naprawdę dwa istotne horyzontalne poziomy wsparcia, na które na notowaniach NEM zwracałbym uwagę. Możemy ewentualnie spojrzeć sobie też na ten wykres z punktu widzenia interwału dziennego i tam zauważymy, że gdyby spadki były silniejsze, gdyby okazało się, tak jak tutaj, impuls spadkowy, bardzo silny, bardzo potężny, no i konsolidacja jako korekta. Kolejny ruch spadkowy i znowu mamy konsolidację. Jeżeli faktycznie ta formacja okazałaby się formą korekty i notowania NEM docelowo osunęłyby się poniżej 17 centów, czy nawet poniżej 15 centów, to wtedy należałoby przygotowywać się na możliwość spadku nawet w rejon 9 centów. Rejon 9 centów, techniczne wsparcie wyznaczone na podstawie dołków tak naprawdę z roku 2020. Były te testy, to już jest połowa roku i pod koniec roku też takie testy były, październik, listopad, jak najbardziej, więc tak jak mówię, jeżeli chodzi o wsparcia, na które w przypadku NEM zwracałbym uwagę, no to odpowiednio 17 i 15 centów to są zasięgi krótkoterminowe, ewentualnie gdyby rynek osuwał się dalej, to dopiero 9 centów i na te poziomy zwracałbym tutaj szczególną uwagę. Idźmy dalej do notowania Chainlinka. Jeżeli chodzi o ten projekt, spójrzmy sobie najpierw z punktu widzenia interwału 4-godzinowego i tutaj też zauważymy, że rynek pokonał już linię tendencji wzrostowej. Linia tendencji, która była testowana tak naprawdę od 23 maja, to był jeden test, to był drugi, to był trzeci, teraz została wybita i tak naprawdę jeżeli tylko tendencja spadkowa na notowaniach tego projektu będzie kontynuowana, to w mojej ocenie jego kurs mógłby wrócić albo poniżej 24 dolarów, u mnie na wykresie to są 24,75 dolara, przy czym musimy pamiętać, że przy aktualnej zmienności, zresztą przy każdej zmienności, nie ma właściwie co traktować tych poziomów tak dosłownie. Jeżeli wyznaczymy sobie strefę wysokości 23,75 dolara, to równie dobrze rynek może spaść albo do 24 centów, albo do 24 dolarów, albo do 23,50 dolara. To są jednak jakieś strefy, nawet jeżeli wyznaczymy sobie pojedynczy poziom, to zawsze musimy z tyłu głowy mieć to pod uwagę brać, że to jest jakaś strefa, rynek może do niej delikatnie nie dotrzeć, może ją delikatnie knotem naruszyć, to jest jakiś taki bufor, więc tym buforem numer jeden w przypadku Chainlinka jest właśnie strefa nieco poniżej 24 dolarów, ewentualnie gdyby to wsparcie zostało wybite, to kolejne mam wyznaczone dopiero w wysokości 17,70 dolara i to jest też poziom, który był testowany jako opór już w styczniu, w pierwszej połowie stycznia bieżącego roku, później po wybiciu doczekał się pod koniec stycznia swojego retestu, więc jednak tych testów tutaj kilka było. Tak jak mówię, 23,75, czyli niespełna 24 dolary, ewentualnie niżej 7,70. To są potencjalne zasięgi, dokąd mogłyby dotrzeć spadki na notowaniach Chainlinka. A my tymczasem idźmy dalej do notowań DOT, czyli Polkadot. Spójrzmy sobie od razu na interwał dzienny i na interwale dziennym zauważymy, że notowania Polkadot wzrastały tak naprawdę od 23 maja i wzrosty te dotarły bardzo ładnie w okolice ostatnio pokonanego wsparcia. Teraz jest to oczywiście strefa oporu w wysokości 29 dolarów. Ona była testowana jako opór już w pierwszej połowie lutego bieżącego roku. Później doczekała się oczywiście kilku testów jako wsparcie. Tuż po wybiciu, które nastąpiło 19, już 20 mieliśmy pierwszy retest. No i wczoraj doszło do kolejnego. Dzisiaj o poranku z kolei notowania Polkadot osuwają się już o ponad 9% i widać, że ta reakcja podażowa nie jest tutaj wcale mała. Spójrzmy sobie też na interwał 4-godzinowy i na interwale 4-godzinowym będziemy w stanie notowaniach Polkadot wyznaczyć formację klina zwierzchującego i właśnie górne ograniczenie tego klina zbiegało nam się z horyzontalnym oporem w wysokości 29 dolarów, to tam pojawiła się reakcja podażowa i w najbliższym czasie moglibyśmy oczekiwać spadków, dla których realnym zasięgiem są okolice linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem samej formacji. Warto przy tym jednak pamiętać o jednej rzeczy, że formacje klina są statystycznie formacjami korekcyjnymi, podobnie jak konsolidacje zresztą, czyli jeżeli na rynku pojawia się klin, to mamy większe prawdopodobieństwo, że z tej konkretnej formacji rynek wybije w kierunku zgodnym z wcześniejszą tendencją, z wcześniejszym impulsem. W
W tym przypadku widzimy, że wcześniejszy ruch był spadkowy, co tak naprawdę statystycznie może zwiększać prawdopodobieństwo na ewentualne wybicie z klina dołem, co w praktyce otwierałoby oczywiście drogę do dalszych spadków. Jako realne zasięgi dla takich spadków myślę, że no, moglibyśmy tutaj wskazywać, czy to okolice $21.50, czy dalej poniżej $19, czy docelowo nawet gdzieś rejon $16-15. To by były zasięgi takie oczywiście i tak krótkoterminowe, bo one są stosunkowo blisko względem aktualnego kursu, natomiast myślę, że 15,50 w średnim terminie jest zasięgiem jak najbardziej realnym do osiągnięcia, jeżeli chodzi o spadki na notowaniach Polki DOT, więc póki co zbyt wiele powodów do optymizmu tutaj nie dostrzegam, choć tak jak mówię, wsparciem numer jeden, na które należy zwracać uwagę, jest linia tendencji wzrostowej wyznaczona na podstawie doków z 23 maja, z 30 maja, ona była też testowana później 31 maja jako wsparcie i teraz prawdopodobnie niedługo doczekamy się jej kolejnego testu. Natomiast gdyby ta strefa została wybita, wtedy notowania Polki DOT mogą spadać jeszcze niżej. No i spójrzmy sobie też na BNB, Binance Coin. Spójrzmy sobie najpierw na interwał 4-godzinowy i na interwale 4-godzinowym zauważymy, że wzrosty, które obserwowaliśmy sobie już od 23 maja, dotarły i zatrzymały się w okolicy $430. To było wsparcie wyznaczane tak naprawdę już w połowie kwietnia bieżącego roku. Po wybiciu strefa ta była w drugiej połowie maja testowana raz jako opór, teraz została przetestowana jako opór po raz drugi. No i o poranku widzimy bardzo, bardzo silne spadki. W związku z czym tak naprawdę już w najbliższym czasie oczekiwałbym przetestowania linii tendencji wzrostowej, tej lokalnej. Natomiast uwzględniając dynamikę aktualnego ruchu spadkowego, coraz bardziej prawdopodobne wydaje się, że w okolicy tego wsparcia nie pojawi nam się żadna reakcja popytowa i strefa zostanie wybita. A jeżeli ta strefa zostanie wybita, wówczas oczekiwałbym spadków notowań BNB, czy to w okolicy $300, bo to jest kolejne wsparcie, które brałbym tutaj pod uwagę, albo nawet do poziomu 210, jeżeli chodzi o 210, to warto spojrzeć sobie też na ten projekt z punktu widzenia interwału dziennego. Tam zauważymy, że wsparcie w wysokości $210 to nie jest poziom wyznaczony tylko i wyłącznie na podstawie doków z 23 maja. Jest to poziom, który był testowany już w drugiej połowie lutego bieżącego roku jako wsparcie, więc strefa bardzo, bardzo ważna i tak naprawdę na ten moment raczej oczekiwałbym tutaj spadków niż wzrostów. Tak więc podsumowując, jeżeli chodzi o to, co dzieje się na rynku kryptowalut, no to biorąc tak pod uwagę, to całościowo zdecydowana większość projektów technicznie bardziej wygląda prospadkowo i w najbliższym czasie właśnie oczekiwałbym raczej ruchów spadkowych. Z mojej strony to było na tyle, jeżeli chodzi o projekty, które miałem przygotowane na dzisiaj. Jeżeli analizy się podobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia tego zasięgu. Nie zapomnijcie oczywiście też w komentarzach dać nam znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty mam przeanalizować już w przyszłym tygodniu. A ja przypominam, że nie słyszymy się teraz już tylko 2 razy w tygodniu, ale 3 razy w tygodniu, także słyszymy się w każdy poniedziałek, środę i piątek punktualnie o 10:00, także z mojej strony to było na tyle. Życzę oczywiście znośnego, słonecznego, spokojnego weekendu i do usłyszenia oczywiście w poniedziałek o tej samej porze. Trzymajcie się, hej!